imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Krzyż jest znakiem miłości, jest jedynym sposobem zbawienia. Jeżeli Bóg w swej doskonałości wybrał drogę wcielenia i drogę krzyża jako sposobu zbawienia, to nie było doskonalszej formy. Możliwe, że z wysokości krzyża On, Chrystus, jest w stanie przyciągnąć każdego do siebie. Chrystus z wysokości krzyża wyciąga ręce do każdego i nie jest ważne dla Niego, z jakich powodów przychodzi. Bóg kocha wszystkich, bo Bóg nie nazywa nas sługami, ale przyjaciółmi. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. W dzisiejszej zwrotce przypomniany jest nam testament z krzyża. Chrystus objawia nam swoją wolę, objawia losy Kościoła, wskazuje ścieżkę, po której kroczyć ma Jego Kościół. Wyraża pragnienie, by Jego Kościół, który On sam chciał, który On sam założył, szedł wskazanymi przez Niego ścieżkami. Po 3-letniej drodze nauczania zostawia nam swój testament. Testament dla swojego mistycznego ciała, czyli Kościoła. Jest to testament pełny miłości. Nie jest to podział dóbr, nie jest to sprawiedliwość, nie jest to nawet przekazanie tego, co ma zrobić z jego tuniką, szatą, którą już zawładnęli sobie żołnierze. Testament Jezusa to słowo miłości w obliczu tak wielkiego cierpienia. Z tej zwrotki wynikają trzy podstawowe prawdy. Nieważne, kim jesteś w tej chwili. Czy tym, który zawsze jest blisko i tak jak Maryja i Jan, ciągle trwasz przy Chrystusie? Czy może czujesz się jak Łotr, który przychodzi świadom swoich grzechów i błagasz o wybaczenie? Chrystus przyjmuje, Chrystus zbawia. Chrystus daje życie. To tak jakby On sam chciał dzisiaj konkretnie do ciebie powiedzieć: kocham cię. Przyjmuję takim, jakim jesteś. Przyjmuję twoją historię życia. Może ty nie jesteś jeszcze w stanie tego zaakceptować. Może nienawidzisz siebie za swoje błędy, za swoje upadki. Nie potrafisz sobie wybaczyć. Ale ja wybaczam. Jeśli przyszedłeś do kratek konfesjonału, jeśli wyznałeś mi szczerze swoje grzechy, ja je przebaczam. Nie patrzę na to, co kiedyś się wydarzyło. Nie wylicza ci grzechów. Jest tylko jeden sposób na to, żeby przyjąć tę niesamowitą miłość Chrystusa. Trzeba tę swoją grzeszność zaakceptować. Trzeba zaakceptować to, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy grzesznikami. W tej scenie pod krzyżem są tylko dwie osoby, które nie miały grzechu. Jezus i Maryja. Reszta kiedyś zgrzeszyła, ciągle grzeszy i będzie grzeszyć.
tylko że niektórzy wrócą do swoich domów z przekonaniem, że nic złego nie zrobili, że dobrze się stało. No, gdzie by tam oni mogli się pomylić? Gdzie by tam mogli ukrzyżować niewinną osobę? A inni odejdą jak żołnierz, mówiąc, że prawdziwie ten był Synem Bożym. Akceptacja swojej grzeszności, a później wiara w Chrystusa, który może przemieniać grzech w niezwykłą łaskę, jest punktem wyjścia w jakiejkolwiek pracy nad sobą. Czasami grzech staje się dla człowieka szansą. Spójrzmy na dobrego Łotra. Gdyby nie grzeszył, gdyby nie czynił nic złego, to pewnie nie spotkałby Chrystusa. W dramatycznych okolicznościach, bo w swoich ostatnich minutach pragnie kontaktu z Chrystusem. Uznaje, że źle postąpił. Żałuje i prosi Chrystusa, by przyjął go do swojego królestwa. Spójrzmy na Zacheusza, który był przełożonym celników, który miał na sumieniu wiele grzechów, ale chciał zobaczyć Jezusa. Jezus nie mówi do niego: Zacheuszu, wielkie są twoje grzechy. Jesteś złym człowiekiem. Chrystus do niego mówi: zejdź prędko, bo chcę się zatrzymać w twoim domu. Nie akceptuje w żaden sposób grzechu Zacheusza, ale chce wejść z nim w relację, żeby on sam, nawrócony Zacheusz, mógł powiedzieć: Panie, oto połowę mojego majątku rozdam ubogim. A jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Grzech paradoksalnie stał się dla nich szansą. Szansą na przybliżanie się do Chrystusa. Przybliżenie się do Chrystusa. On nie jest szansą dlatego, jakoby sam grzech był nią dla człowieka. Ale dlatego, żeby objawiła się hojność, dobroć, miłość samego Boga. Jezus daje nam Maryję za matkę. Uczeń dostaje polecenie, żeby zadbał o matkę Chrystusa. W testamencie przecież nie ujmuje się czegoś, co ma jakieś podrzędne znaczenie. W testamencie ujmuje się to, co jest najcenniejszego. Ale czy my patrzymy na Maryję jako na wielki dar? Jako na tę, która dla Chrystusa była najcenniejsza? Czy otaczamy Maryję czcią? A może jest to dla nas po prostu jedna ze świętych osób i koniec? Jeśli Chrystus daje ją pod opiekę Janowi, to znaczy, że Jan ma otoczyć miłością Maryję. Ale nie jest to relacja jednostronna. Maryja od zawsze towarzyszyła Chrystusowi i apostołom. Kiedy została dana jako matka Janowi, to tak jak matka będzie się o niego troszczyła. Maryja więc posłuszna jest synowi. Nie opuszcza pierwszego kościoła i nie opuszcza kościoła dalej. Cały czas z nim pozostaje. Benedykt XVI pisze, że oddawanie czci Maryi w kościele oznacza, że uczymy się od niej, jak być wspólnotą i to wspólnotą, która się modli. Matka Boga i Matka Kościoła, Maryja, trwa w macierzyństwie do końca dziejów, właśnie dzięki temu, że sam Bóg dał nam ją za matkę. Ona trwa w miłości, bo kocha swojego Syna, kocha wszystkie swoje dzieci. W postaci Jana zobaczmy samych siebie. Jesteśmy tymi, którym ufa Jezus. Jesteśmy więc też dziećmi Maryi. Otoczeni jej macierzyńską miłością i troską. Nic dziwnego, że tradycja podpowiada nam tak wiele tytułów maryjnych. Ucieczka grzeszników, pocieszycielka strapionych,
wspomożenie wiernych, uzdrowienie chorych i wiele, wiele innych. To wszystko świadczy o doświadczeniu Kościoła. Doświadczeniu Kościoła, który w Maryi widzi ciągłą towarzyszkę od samego początku istnienia. Święty Augustyn napisał, że nie można mówić o Kościele, jeśli nie ma Maryi, Matki Pana. Nie można mówić o naszej tożsamości chrześcijanina, katolika bez Maryi. A dalej pisze, że Kościół Chrystusowy jest tam, gdzie głosi się wcielenie Chrystusa właśnie z Maryi. Maryja zawsze czuwa nad swoim Kościołem. Ona, ucieczka grzeszników pod krzyżem, stała się nie tylko matką Jana, matką apostołów, ale także matką współczesnych Zacheuszów, Samarytanek. Nic jednak nie czyni bez Syna. Zawsze oczekuje na Jego słowo: niewiasto, oto Syn Twój. Tylko nie zapomnijmy wziąć jej do siebie, do domu, do swojego serca. Z pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarujemy je Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za tę wielką i niepojętą miłość ku ludziom, że raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutną mękę i podjął śmierć krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz tych świętych, którzy wyróżniali się nabożeństwem do męki zbawczej Chrystusa. Na ile możemy zrozumieć i wczuć się w położenie człowieka, któremu śmierć zagląda w oczy? Na tyle możemy zrozumieć osamotnienie i ból Jezusowego konania od ogrójca aż po Golgotę. Nie chodzi jednak tylko o zrozumienie. Nie chodzi nawet o współczucie. Jezus cierpi nadal tak samo. W tylu ogrójcach świata i tak często jest opuszczony, sprzedawany, lekceważony i oskarżany. Wobec tego Jezusa musimy zająć aktywną postawę miłości. Jezus cierpi w każdym z naszych bliźnich.
zabicie okrutne, cichy baranku przez katów szukany. Jezu mój kochany, Jezu za 30 srebrników przez niewdzięcznego ucznia zaprzedany. Jezu mój kochany, Jezu ciężkim smutkiem i trwogą jakoś sam wyznał przed śmiercią znękany. Jezu mój kochany, Jezu na modlitwie w Ogrójcu strumieniem potu krwawego zalany. Jezu mój kochany, Jezu całowaniem zdradliwym przez niegodnego Judasza wydany. Jezu mój kochany, Jezu powrozami grubymi od swawolnego żołdactwa związany. Jezu mój kochany, Jezu od pospólstwa zelżywie przed sądem an nasza znieważany. Jezu mój kochany, Jezu przez ulice sromotnie do Kajfasza jak zbrodniarz targany. Jezu mój kochany, Jezu przez żołdaka srogiego ręką zbrodniczą policzkowany. Jezu mój kochany, Jezu przez fałszywych dwóch świadków za zwodziciela niesłusznie podany. Jezu mój kochany, bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony.
sam.